Podwójna juniorek z Polkami w torze. Tor pierwszy, Włoszki. Tor drugi, właśnie reprezentacja Polski. Dalej Rumunia, Łotwa, Białoruś i Chorwacja. Polki to Monika Kamińska, Orzeł Wałcz. Dalej Marta Wieliczko, Izabela Woźnicka i Marta Plutowska, Wisła Grudziądz. I tutaj mamy taką ciekawostkę. Otóż Marta Wieliczko to córka srebrnej medalistki z Moskwy, Małgorzaty Dłużewskiej, która płynęła wtedy z Czesławą Kościańską. Na dwójce bestrej. I zdobyły srebrny medal. Tak więc przekazane pokoleniu następnemu w genach, miłość do wioślarstwa. Zobaczymy, jak dziewczęta poradzą sobie właśnie z trudnymi rywalkami, bo przecież tutaj mamy i Włoszki, i Rumunki, no i Białoruś. To są te ekipy, które tutaj dały się poznać z jak najlepszej strony. Zwłaszcza ekipa Włoch, no trzy złote medale muszą budzić respekt, chociaż potem jakby przycichły. Tak. Zresztą też nie było, w niektórych konkurencjach nie było Włoszek. No i wystartowały czwórki podwójne. Tor drugi, proszę Państwa, to Polki. Tutaj Polki. Na pierwszym planie widzimy Włoszki, zaraz za nimi jest reprezentacja Polski, o której mówiliśmy, potem Rumunki, tak, Łotwa, Białoruś i Chorwacja. Wszystkie osady płyną razem, to są te pierwsze chwyty startowe. To się wszystko, że tak powiem, rozstrzygnie na 1000 metrów po starcie. No ta koncentracja musi być cały czas, przez cały dystans. Oczywiście, że tak, żeby pozwolić sobie, żeby którakolwiek z osad odpłynęła zbyt daleko, żeby była, że tak powiem, w zasięgu ręki, żeby można było nawiązać walkę w torze. No i to właśnie Polki na Państwa ekranach. Tak, na razie dziewczęta wiosną spokojnie. No nie chcemy rozbudzać tych medalowych szans, ale to każdy wynik jest możliwy. To są oczywiście młode organizmy, młodzi. Tak się zdarzyć, że tego dnia akurat tutaj w juniorach, że tak, jest to nieprzewidywalne. W seniorach to wiadomo, są nazwiska i wtedy, że tak powiem, wiosłują i może, że tak powiem, przewidzieć, że ktoś będzie miał medal, czy medal, tego medalu nie będzie, ale w juniorach nie. I przy okazji posiadania takiego nazwiska, to wpływa to również deprymująco na rywali, bo na rywali, jeżeli, tak, jeżeli jest obok po jednej bądź po drugiej stronie osada, która jest utytułowana, znana na świecie, no to wtedy się troszeczkę chyba inaczej do tego podchodzi. Może działać deprymująco, a z drugiej strony może być też mobilizująco. My im pokażemy. Udowodnimy. No na razie Polki, mam wrażenie, troszeczkę zostają z tyłu. Zobaczmy na te bojki, bo one są dla nas tutaj wskaźnikiem podstawowym. No ale w każdym razie jeszcze są tam w gronie liderek, powiedziałbym tak. Tak, no nie zostały zupełnie z tyłu, no płyną, że tak powiem. Tutaj oczywiście to już nie trzeba Państwu chyba mówić, bo to widać. Gdzie to? To czwarte. Czwarte. Tutaj właśnie z tego widzimy ostatnią osadę. To są, proszę Państwa, skróty z różnych miejsc, gdzie mamy usytuowane kamery i w zależności od kąta widzenia ta sytuacja może wyglądać różnie, stąd my czasami się mylimy, a tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że to są Rumunki przed momentem. Tak, Rumunki prowadzą. I tutaj mamy właśnie i od prawej strony ekranu Włoszki i Polki obok siebie płyną. Tak, to jest około 1000 metrów, mają dziewczęta też przywiosowane połowę dystansu. Kiedy nadchodzi ten drugi oddech, kiedy zatyka? No, kiedy może zatknąć? Około 1000 może, że tak powiem, przyjść tak zwane pierwsze zmęczenie. I trzeba w tym momencie szukać drugiego oddechu, tak się mówi w wyślarzy. Czyli po prostu trzeba złapać ten drugi oddech. Jak się nie złapie, to może zabraknąć się już do... No, zobaczmy sił, no i rywalki odjeżdżają. Ale tutaj nasze zawodniczki nie, to nie są nasze. To będzie to są chyba Polki jednak po lewej stronie, czy nie? Oj nie. Oj nie?
Oj nie. Jak podpłyną bliżej, proszę Państwa, będziemy wiedzieli z całą pewnością. To jest jednak duża różnica. Tutaj Rumunki, realizator nam pokazuje właśnie wspaniałe zgranie całej czwórki. Rumunki na prowadzeniu. Tutaj powinny się pojawić Polki. Nie ma ich, a są za to Włoszki, czyli już wiemy, że Polki są troszkę dalej. O, to właśnie prowadzące na razie Rumunki. I tam zaniepokoiła mnie ta taka przerwa między właśnie osadą rumuńską i Polską. Się czyli dosyć duża różnica. Czyli Polki gdzieś musiały tam zostać z tyłu. O, teraz mamy okazję zobaczyć, proszę Państwa, od prawej strony Włoszki, Polki nieco z tyłu. Trzeci tor, cały czas od prawej strony mówię, to jest Rumunia, Łotwa dalej i Białoruś oraz Chorwacja. Chorwacja chyba dalej jeszcze niż Polki, tak więc wygląda mi to na czwarte, piąte miejsce polskiej osady na razie. Tutaj nas realizator pokazuje naszą osadę w tej chwili z najazdu. Na 1000 metrów jest mała fala. Troszeczkę może tak powiem zawodniczkom przeszkadzać. No tak, się troszeczkę wzmógł ten wiatr w tej części popołudniowej regat. I on może tutaj spłatać figla jakiegoś. Nie wiem, czy się pan zgodzi, ale to mi wygląda na razie na czwartą pozycję Polek, może piątą. Zgadza się. Rumunki uciekły. Zdecydowanie. Tak odpłynęły. Rywalką. No już mamy 500 metrów. To już mamy dokładnie widać, jak daleko odpłynęły właśnie Rumunki, potem Włoszki i wygląda na Białoruś, tak? Tutaj będą duża pozostałe jest, osady. I mamy Zwycięszczynie i mamy też Łotwę. No, nasze płyną na piątej pozycji. Już można bez podglądu. No, Rumunia zdobędzie szósty medal. Bardzo dobrze przygotowana reprezentacja praktycznie we wszystkich kategoriach. Kategoria wiekowa, tak. Jeszcze jest szansa na jakiś wysiłek, ale już tutaj, tutaj że tak pierwsze, powiem, drugie miejsce, gdyby Rumunki popełniły jakiś błąd, to może tak, ale reszta... Ale tutaj tak, nie. Tutaj podejrzewam, że one dowiozą ten złoty medal do końca. Zostało około 200 metrów. Ale pierwsze dwie osady, można powiedzieć, że no, odjechały. To na drugim tysiącu zrobiła się ogromna różnica. Tak, rzeczywiście widać tutaj różnicę między poszczególnymi osadami. Rumunia, Białoruś na torze piątym. Bardzo mocno głosują Rumunki. I chyba Włoszki zdobędą też kolejny medal, ale tym razem nie złoto. Czyli już za chwileczkę, za kilkanaście sekund będziemy mogli potwierdzić to, że Rumunia zdobywa medal złoty w czwórce podwójnej juniorek. Białoruś medal srebrny, a Włoszki z toru pierwszego medal brązowy. Nasze mają szansę na czwarte miejsce przy dobrym finiszu. Trochę tutaj widzę, że jednak chyba osłabły. Nie dadzą rady. Piąte miejsce. Czwarte, a więc Polki na piątym miejscu. Na czwartym miejscu Łotwa i na szóstym Chorwacja. Tak przedstawia się kolejność juniorek w czwórce podwójnej. Rumunia, Białoruś i Włoszki. A przy mikrofonie Bartosza Grześkowiaka jest nasz kolejny gość. Zapraszam. Moim gościem jest główny organizator imprezy, pan Stefan Janek.